okazja jest potrójna. Po pierwsze, wodowanie żaglowca, szczególny dzień dla każdej stoczni. Samo wodowanie jest dużą uroczystością, a w tym przypadku bardzo, bardzo szczególny typ jednostki. Po drugie, co dla nas bardzo ważne, tysięczny statek zbudowany w remontowej shipbuilding. No i zamknięcie tym akcentem obchodów 70-lecia istnienia stoczni, bo w tym roku stocznia obchodzi 70. urodziny. Będzie to żaglowiec szkolny, przypominający znany wszystkim zainteresowanym gospodarką morską, jak sądzę, dar młodzieży, dla marynarki wojennej Algierii. Pierwszy kraj z regionu Magrebu, który postanowił posiadać taką jednostkę, będzie szkolił kadetów marynarki wojennej Algierii. Metrów długość kadłuba, 14,5 metrów szerokość, 3000 ton wyporności, 3000 metrów kwadratowych żagla, 224 osoby będą na tym statku pływały. D'autant plus que les chantiers navals de Gdansk sont des chantiers de réputation mondiale et que le choix qui s'est porté sur la Pologne est tout naturel. Te stocznie, które rozwinęły się w Gdańsku, są powszechnie znane na całym świecie. W związku z tym wybór tej stoczni był naturalny. Le fruit de cette coopération est aujourd'hui présent parmi nous et je crois que nous avons eu raison d'opter pour la Pologne et ça n'est qu'un début. Widzimy dzisiaj owoc tej współpracy i myślę, że ten żaglowiec jest tylko początkiem i będzie kontynuacja. Kontrakt jest dość szczególny, dlatego że oprócz tego, że odpowiadamy za projektowanie i wybudowanie tej jednostki, w międzyczasie wspólnie z Akademią Morską z Gdyni będziemy prowadzili szkolenie przyszłej załogi. Żaglowiec powinien być gotowy do eksploatacji, do służby jesienią przyszłego roku, natomiast wtedy wejdziemy w fazę prób i właśnie szkolenia już na pokładzie tego żaglowca.